Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, na którym będziemy testować m.in. najnowszą paletkę marki Affect o nazwie Treasures. I żeby Was jeszcze bardziej zachęcić do tego, żeby obejrzeć ten test, no to pokażę Wam, jak ona wygląda w środku. Nie wiem jak Wy, no ja się czuję mega zachęcona. I swoją drogą, ja nie wiem jakim cudem, ale nigdy nie miałam jeszcze w swoich rękach żadnego produktu z tej współpracy Affectu i Pro Makeup Academy. Także zamierzam to dzisiaj nadrobić. Dodatkowo mam tu też dwa takie bardzo moim zdaniem ciekawe produkty marki Bielenda. A mianowicie, pierwszy z nich to fluid do cery naczynkowej, który jest kryjąco korygujący. A druga rzecz, słuchajcie, która mnie chyba tutaj najbardziej ciekawi, to baza pod makijaż, która ma w sobie SPF 50 i jest matująca. Przeznaczona do skóry mieszanej i tłustej. Także no nie mogę się doczekać, aż się przetestuję i też te wszystkie pozostałe produkty, które Wam pokazałam. Także nie przedłużajmy, rozpoczynajmy. Rozpocznijmy od jeszcze ciepłej paletki Treasures, która dosłownie parę dni temu pojawiła się w ogóle w sprzedaży. Ja ją dorwałam na targach Beauty Forum i ona kosztowała tam 149 zł. Słuchajcie, w środku wygląda moim zdaniem obłędnie. Tak jak zresztą możecie zobaczyć. To są takie piękne, neutralne odcienie, które wpadają troszeczkę w takie bardziej zimniejsze tony, ale też mają taki kolorowy twist tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te błyski, które bardziej też idą w taką stronę fioletową, różową, coś takiego. I powiem Wam, że ja dotykałam na tych targach tylko i wyłącznie błysków. I niektóre z nich są tak przepięknie lśniąco odrobinowe, że po prostu umarłam i przepadłam od razu, jeżeli chodzi o tę paletę. Ale jeszcze matów nie dotykałam, także zanurzmy palce w tej palecie, no i zróbmy swatche. Tak się prezentują swatche i powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie kremowe są te maty. Bardzo mi się to podoba. Jeżeli chodzi o błyski, to tutaj tak samo. Te kolory są tak wspaniale drobinowe. Natomiast jedyny tylko z nich, a mianowicie ten, jest taki bardziej zbity, plastelinowy, no i nawet ciężko go się nakłada na palec. Mówię tutaj o tym odcieniu, który szczerze mówiąc strasznie się sypie w opakowaniu i tak jakby on jest tak grubo zmielony, że aż się z niego robią takie grudy, tak jak u mnie, tutaj teraz na moim palcu. Po roztarciu on tak jakby zamienia się no, w taką ładną, można powiedzieć, łunę koloru i nie widać tutaj tych takich grud, natomiast wydaje mi się, że on troszeczkę może obciążać powiekę. Ci nie wyglądają tak bosko, słuchajcie, że już nie mogę się doczekać, aż ich użyję, także nakładam w tym momencie jako bazę mój ukochany korektor z Too Faced Born This Way. Jako pierwszego użyję odcienia Amethyst. Pan Ametyst mocno nałożył się na mój pędzel. No i tu mamy pigmencik, z tego co widzę. Konkrecik. Czy to się rymuje? Nie, pigmencik, konkrecik. Nie wiem, słuchajcie, już w tym momencie mam wrażenie, że mózg mi się przepalił na samym początku filmu. Zobaczymy, jak to będzie na koniec, tak bójcie się. I tak, rozkłada się nieźle z tego, co widzę. Zobaczcie, jaki on jest w ogóle intensywny przez ten cały czas. I tak, widzę, że już się ładnie blenduje. Też nie zamierzam go wyciągać jakoś tak mega daleko, bo tutaj jeszcze muszą przyjść inne cienie mu na pomoc. Ale no, póki co wygląda to nieźle. Ten cień rozblenduje przy pomocy tego jasnego beżu o nazwie Dusty Rose. I rzeczywiście on ma troszeczkę taki różany podton, ale słuchajcie, też chciałam Wam pokazać. Zobaczcie, jakie te cienie są w ogóle takie. No one są tak jakby kremowe w dotyku, ale jak się dotyka ich pędzlem, to wydają się być takie jakby trochę suchawe, bo zobaczcie, jak się podnoszą. I tak samo tutaj ten poprzedni, którego używałam, o. No i ten to już w ogóle. Ale zobaczmy teraz, jak on tu się będzie z tym drugim dogadywał. Czy się łatwo połączą. Słuchajcie, piękny ma odcień ten beżyk. No piękny jest, piękny. No tu się nie da ukryć, że ten się przepięknie wpasował w moją powiekę, ale zobaczcie, minimalnie się tak jakby ten fiolet wytracił. Teraz spróbuję go dołożyć, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje i czy to jest w ogóle możliwe do wykonania, także wish me luck. Łączycie się ze sobą? Łączycie się z tego, co widzę. No tak, można go ładnie dołożyć. I zobaczcie, teraz tak jakby robiąc to przejście, mam wrażenie, że one się naprawdę ze sobą bardzo ładnie łączą. Także póki co jesteśmy na dobrej drodze. Okej, słuchajcie, tutaj połączyłam te dwa odcienie ze sobą, ale muszę Wam powiedzieć, tak zupełnie szczerze, że miałam trochę nadziei, że one będą się trochę łatwiej ze sobą łączyły, bo to nie było tak, wiecie, że pach, pach, pach i już po prostu razem tworzą piękną całość, tylko troszeczkę tutaj musiałam się postarać, żeby je połączyć, także oczekuję lekkiej poprawy, jeżeli o to chodzi. I słuchajcie, w tym momencie przejdziemy do kolejnego odcienia, którym jest, uwaga, odcień Peony. I wygląda w następujący sposób. Zobaczymy z kolei, jak on tu się będzie
nakładał na moją powiekę. Odcień ma przepiękny, zobaczcie. To jest troszeczkę może takie odcienki takiego herbacianego różu. I nakładamy go, słuchajcie, zobaczymy. Może tutaj te odcienie, które są bliżej do siebie, będą się jakoś lepiej łączyły. No, kolor jest przepiękny, szczerze mówiąc. I no, to nie przypadek oczywiście, że pasuje mi do mojej sukienki. Ma pigmentację bardzo fajną, ale teraz chciałabym jeszcze zobaczyć, jak on tu się będzie wpasowywał w te pozostałe cienie. No, z tego co widzę, to tak, tu się dość fajnie blenduje. No, ten się ładnie blenduje, zobaczcie. Ja praktycznie nic nie robię, on tu się idealnie mi wplata to, co już wcześniej zrobiłam. Także tutaj jest na propsie i tu też mam wrażenie, że jest zupełnie... Wszystko mi leci z rąk. Tego nie było. Jakby co? Dobra, i zobaczmy w takim razie jeszcze ten ciemniejszy odcień tutaj, żeby je jakoś tak ze sobą razem połączyć. Nie, no dobra, tutaj one się łączą, także nie mam się raczej do czego przyczepić. Słuchajcie, no niestety nie mam dobrych wieści, bo zobaczcie, mam wrażenie, że tak nierównomiernie nałożył się ten produkt. Zobaczcie, jaka to jest dziura. Ona jest, słuchajcie, gigantyczna. I tak jak tutaj, wygląda wszystko spoko, chociaż teraz po czasie też widzę, że tutaj jest jakaś taka mini dziureczka. No to tu jest lekki skandal według mnie. Także spróbuję jeszcze minimalnie dołożyć tutaj korektora. Ale dosłownie w minimalnym stopniu. Tak, żeby, nie wiem, może ten cienio się do czego lepić. Spróbuję go nałożyć jeszcze raz. Mam nadzieję, że tutaj może troszeczkę ta sytuacja się polepszy. Może ten dziureks mi się jakoś zakryje. Ale no, nie spodziewałam się tego niestety w paletce za 149 zł. No, powiem Wam zupełnie szczerze, że morale to mi siadły na maksa, bo myślałam, że będzie to lepiej wyglądało naprawdę i nawet widzę tutaj jeszcze, tak jakby ten korektor uratował tutaj sprawę, przyczepiając się tego cienia, ale no tutaj nagle ten, słuchajcie, ten pigment wbił się na amen w tym miejscu. Mam taką krechę, której nie mogę rozblendować i strasznie mnie to wkurza. No ale dobra, słuchajcie, mówi się trudno i płynie się dalej. Bierzemy w takim razie ten odcień, który nazywa się Canyon i będę go z kolei nakładała w wewnętrzny kącik mojego oka. No nie mam wyjścia, czyli tak, taki był plan, szczerze mówiąc, żeby nałożyć błyski, no ale tutaj, słuchajcie, no nawet nie ma wyjścia, bo moim zdaniem tak jak to oko jeszcze jakoś tam się broni, to tutaj, nope. No dobra. Zobaczmy teraz, jak ten kolorek tutaj się będzie łączył z tym drugim. No szczerze mówiąc, już się boję po prostu dotykać nawet te cienie. No tutaj na razie wszystko nakłada się zupełnie okej. Rozblendował się w 3 sekundy, tak jak widzicie. Też ma ładny kolor. No i teraz zobaczymy, słuchajcie, czy ten na przykład będzie chciał się dokładać. No tu się o dziwo dokłada w jakiś tam sposób. No ale mam nadzieję, że nie będzie znowu jakiś plam za chwilę. Teraz jeszcze wezmę odcień Banana Shake i użyję go tutaj, żeby rozjaśnić mój wewnętrzny kącik. I zobaczmy, jak on tu się będzie do tego nadawał. O, no on jest bardzo fajny, z tego co widzę. Tutaj u niego właśnie widać taką kremową konsystencję. I tutaj no on do tego się sprawdzi dobrze. Muszę jak najszybciej zakryć ten makijaż, bo naprawdę uważam, że wygląda tak niesamowicie plamiście, że aż no trochę nie mogę w to uwierzyć, tak między nami. No i słuchajcie, mam takie błyski do wyboru. Ten jest fajny, bo jest takim duochromem i te dwa, czyli odcień Aura i Diva, mają zdecydowanie najbardziej taką drobinową, leciusieńką konsystencję. Glamorous już jest troszeczkę bardziej, ma taki większy ciężar, natomiast ten to, no, to ma ciężar, serio. Ale dobra, pójdę najpierw z tym odcieniem Diva, który nałożę na NYX Glitter Primer. Okej, okay, życzcie mi powodzenia. No ten odcień jest ładny. I on tak jakby, może tego tak nie widać, ale on ma taką fioletową podstawę kolorystyczną, natomiast na oku ma zdecydowanie najwięcej takich właśnie złotych drobin, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak to widzę. I tutaj, no zobaczcie, to jest właśnie to, o czym mówiłam na samym początku, że fajne jest to, że on jest taki, słuchajcie, leciusieńki i naprawdę mam wrażenie, że ta powieka nie jest kompletnie w żaden sposób obciążona. No także myślę, że on tutaj mi elegancko zakrył to, co zrobili poprzednicy. Słuchajcie, tak nakładam ten cień na moje drugie oko
I słuchajcie, ja siebie nie poznaję, bo ja naprawdę nie jestem z tych narzekaczy, jeżeli chodzi o make-up. Ja lubię zawsze widzieć takie pozytywy w kosmetykach, ale muszę wam powiedzieć, że nawet tutaj te cienie, które no moim zdaniem na Swatchu wyglądają naprawdę fajnie i tak jakby, no ciekawie, to słuchajcie, na powiekach wyglądają słabo i jakby, wiecie, o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że okej, no one mają taką lekką, tą drobinową tak jakby konsystencję, nie obciążają powieki, ale słuchajcie, one wyglądają jakoś płasko na powiece i sucho. Także ja nie widzę tutaj żadnego błysku, ja widzę jakiś taki stłumiony, żółty, suchy blask na powiece. Jesus! W to miejsce jeszcze dokładam ten różowy, żeby jakoś tak ładniej to przejście zaznaczyć. Żeby nie było, że ten ciemny przechodzi od razu w ten złoty. No zobaczcie, no jak on teraz się kiepsko przyczepia, no. Jakoś tam się przyczepia. Paluchę masz dosłownie, muszę to dogniatać. Nie no, naprawdę, słuchajcie, mogło być lepiej. Zobaczcie, tutaj się przyczepił, a nagle po drugiej stronie nie chce. Po prostu. Nie ma ochoty. I tyle, no. Po co drążyć temat? Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o górę, to ja już kończę zabawę z tą paletą. Thank God. No i w takim razie przechodzimy do zabawy z moją twarzą. I to jest produkt, którego ja, szczerze mówiąc, nie mogłam się mega doczekać. Nazywa się dokładnie Boost Me Up Makeup Primer i słuchajcie, jest to matująco ochronna baza pod makijaż, która ma w sobie SPF 50. 50. I jest to produkt, który ma 8 w jednym. Zaraz wam przeczytam, co dokładnie. I przeznaczony jest do cery tłustej i mieszanej, także zacieram rączki. A co on ma w sobie? Słuchajcie, tu jest wymienione. Jest to po pierwsze, protektor, czyli dzięki swojej wysokiej ochronie przeciwsłonecznej SPF 50 może nas chronić poprzez promieniowanie słonecznym. Dwa, Blue Light Protection, a mianowicie ma nas wspierać przed ochroną, przed światłem niebieskim, które emitują cyfrowe urządzenia. Trzy, Red Light Protection, a tu jestem pytany, czy wiesz, że słońce również emituje promienie podczerwone? No, wiemy. To także przed tym też ma nas chronić. 4 jako moisturizer, czyli po prostu nawilżający produkt. 5 jako primer, czyli baza pod makijaż. 6, zabrakło mi palców, matowienie. 7, ochrona przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń. I 8, jest to cruelty free produkt, czyli tutaj żadne zwierzątko nie ucierpiało przy tworzeniu tego produktu. I słuchajcie, nie przedłużajmy więcej. A w ogóle jeszcze chciałam powiedzieć, że ten produkt kosztuje 34,99 i nakładam go najpierw na moją dłoń. Wygląda jak kremik. Ładnie pachnie. Ojejku, nie wiem czym, ale ładnie. I no, wydaje się... Czy on nie ma koloru w ogóle? Się zastanawiam. Dobra, słuchajcie, nakładam ten produkt. O matko, teraz to ja emituję niebieskie światło. I zobaczmy, jak on się będzie rozprowadzał na mojej twarzy. No, moim zdaniem jest taki dość, zobaczcie, dość kremowy. I ta konsystencja jest dość bogata. Znaczy, zazwyczaj łączy się to z wszystkimi produktami, które mają w sobie tak wysokie SPF, że to nie jest takie, wiecie, hop, siup i wszystko jest już rozprowadzone na twarzy, tylko on troszeczkę czasu potrzebuje, żeby w naszą skórę się wedrzeć. No dobra, widzę jakąś taką białą poświatę, słuchajcie. Mam nadzieję, że zaraz gdzieś tam się wchłonie w moją skórę. Także poczekam, aż się wchłonie, no i wracam do was z moimi odczuciami. Czy tylko ja mam wrażenie, że wyglądam jak duch? No słuchajcie, ewidentnie, bo totalnie widzę taką białą łunę na mojej twarzy. Także tutaj informacja o tym, że można go używać też jako po prostu SPF sam w sobie. No, średnio moim zdaniem jest to prawdziwe, no bo zobaczcie, no moim zdaniem mocno wybielił mi skórę. Plus, słuchajcie, tutaj w zestawieniu go z moim kremem pod oczy zauważyłam, że coś dziwnego się zaczyna dziać. I tutaj na przykład moim zdaniem idealnie to pokazuje. To jak ten produkt wygląda na mojej dłoni. Tutaj jeszcze się w miarę rozsmarował, ale słuchajcie, w niektórych miejscach zaczął się lekko rolować. I tak samo tutaj. They see me rolling, they hating. Trochę w ogóle jeszcze jak patrzę na moją twarz z bliska w niektórych miejscach, to mam wrażenie, że ten produkt jest tak jakby nie jakby wtopił się w moją skórę, tylko on tak leży sobie na niej.
odpoczywa. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do kolejnego produktu, a mianowicie tego fluidu, który nazywa się Cover XX. Jest to kryjący, korygujący fluid do cery naczynkowej. I tu jest napisane, że on zawiera kompleks antiredny, zmniejsza widoczność zaczerwienień, zapewnia pielęgnacyjny komfort. Wygląda w następujący sposób. Przeczytam Wam jeszcze, co on ma robić na skórze. Jest to doskonały sposób na poprawę wyglądu cery naczynkowej. Uwrażliwionej, skłonnej do zaczerwień i podrażnień. Bilans pigmentów kryjących i korygujących oraz wartościowych składników pielęgnacyjnych sprawia, że formuła jest bogata i lekka jednocześnie, dając wizualny efekt poprawy wyglądu skóry i realnie o nią dbając. No dobra, co on tu jeszcze ma? Hydrolat różany, witamina młodości C i E, nawilżający skwalan i prebiotyk. No brzmi to, powiem Wam, fajnie. Jest napisane, że ma dawać świeżość i naturalny blask. I słuchajcie, on kosztuje 21,99. Jest dostępny w 3 odcieniach. Ja sobie wzięłam bezpiecznie 2. No i zobaczymy, jak ten produkt będzie wyglądał u mnie. On jest, z tego co widzę, no taki mocno zbity. Kolorystycznie będzie dla mnie chyba trochę za jasny, ale no chyba, że na tego ducha to wszystko mi zadowoli teraz w tym momencie. I dobra, nakładajmy w takim razie ten produkt na moją skórę. Jak zwykle zrobię to na początku palcem. O, matko jedyna. No dzisiaj całe życie pod górkę. Całe życie pod górkę. Dobra, nakładajmy go. On, słuchajcie, z tego co widzę, to chyba oksyduje. Albo się bardzo dobrze wtapia w skórę. Mam wrażenie, że tak na początku wydawało mi się, że będzie taki mocno jasny. To ten efekt gdzieś zniknął. Dobra. Beauty Blender. Tap, tap, tapi. No i zobaczmy, jak tutaj ten pan się wtopi w moją skórę. No glow to widać z dala, chyba przyznacie. Na razie patrząc na to, jak on wygląda u mnie, powiem Wam, że wygląda ładnie. No, tak mi się wydaje. Zniknął duch. Ghostbusters. Zadziałało. I tak, co do tego jeszcze, co on mi tutaj zrobił ze skórą, to rzeczywiście ten koloryt jest wyrównany. Nie widzę tu jakiegoś nie wiadomo jakiego krycia, no nie będę ukrywać. Ale no tak jak zresztą sama nazwa brzmi, jest to produkt korygujący, na razie jest zdecydowanie na plus, można sobie porównać obie strony, to wygląda zdecydowanie lepiej, także kontynuuję. Teraz teścior na oksydowanie, słuchajcie, ten produkt już jest troszeczkę u mnie na dłoni, a teraz no wypuszczam nową serię. Także no ten produkt oksyduje jakoś moim zdaniem o nawet bym powiedziała 2 tony. Więc także trzeba to mieć na uwadze. I słuchajcie, patrząc w tym momencie na to, jak on wygląda na mojej skórze, to w ogóle wydaje mi się, że on bardziej jest przeznaczony dla osób, które mają cerę suchą oraz normalną. Bo dla mnie jest taki, no ja widzę, że on jest takim typowym nawilżającym podkładem, który niestety po czasie będzie u mnie pewnie wyglądał trochę ciężko. On się nazywa Cover XX. Kryjąco-korygujący. Słuchajcie, ja bym tego jakimś kryciem nie nazwano. Mam tutaj 2 takie lekkie syfeksy na moim nosie i słuchajcie, one są widoczne tak total. Więc no tutaj on sobie z tymi wszystkimi rzeczami nie poradził, także będę tutaj musiała się polatować korektorem. I wyglądał spoko, natomiast ja gdzieś tam też widzę jakąś jego ciężkość, także nie wiem, czy to jest wina jego samego, czy też tego tej bazy. Przejdźmy zatem do pierwszego produktu z rodzinki Affect i Pro Makeup Academy. Słuchajcie, jest to puder prasowany, który nazywa się dokładnie Charming Glow Pressed Powder. I ja mam go w odcieniu Secret Glow bodajże. No, moim zdaniem tutaj opakowania, no to wyglądało bosko, już nie mówiąc o samym tutaj opakowaniu, które się odbijało wszystkie moje światła w moim studio. No to słuchajcie, środek wygląda naprawdę tak przepięknie i luksusowo, nie bójmy się tego słowa. I tak, jeżeli chodzi o jego zapach, to jest taki bardzo przyjemny, ma ładne tłoczenie, tak jak zresztą widzicie. I pamiętam, że no ja na targach jak dotknęłam tego produktu, no to ja się zakochałam i tutaj przeżywam to jeszcze raz. No muszę Wam powiedzieć, że on po prostu tak przepięknie wygląda, jakby tak przepięknie czuć go pod palcem, jest tak akcentowany.
aksamitny, tak delikatny. I słuchajcie, jest to puder, który jest pudrem takim satynowym, ale jednak rozświetlającym. Także trzeba mieć to na pewno na uwadze, tylko ja się nie ośmielę użyć go na małą strefę T, na którą nałożę zaraz jakiś taki mój sprawdzony puder, ale z tym ewidentnie pojedziemy na boki mojej twarzy. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że ten test jest przeklęty. Przed sekundą nałożyłam puder na moją strefę T, a to jest puder Znam, który ja szczerze mówiąc od momentu testu no po prostu żyłuję go codziennie, nakładam go codziennie i wygląda z każdym produktem bosko, to tutaj, słuchajcie, jest jakaś masakra. To jak moja skóra jest przesuszona, to jak ona źle wygląda, wyszły nagle po prostu na wierzch jakieś suche skórki, których słuchajcie, ja wcześniej nie widziałam, no wy musicie to zobaczyć po prostu z bliska. Poczynając od mojej brody, która wygląda po prostu jak jakaś totalna Sahara, ale słuchajcie, zobaczcie na moje czoło. Czy wy widzicie, co tu w ogóle się dzieje? Nie wiem, dla mnie to jest naprawdę jakaś masakra i dawno nie widziałam, żeby moje czoło było w takim stanie. No i niestety, jakbym miała wskazać tutaj winowajcę, to jest ta baza, słuchajcie. Bo no, ona już się rolowała od samego początku, tak tempo się rozkładała na mojej skórze. I słuchajcie, ten podkład, on naprawdę nie jest jakiś taki matujący w wykończeniu. On był taki bardziej kremowy, a nawet jakby w połączeniu z tą bazą tak to wypadło. I słuchajcie, no po pudrze, no to jest po prostu naprawdę... Wygląda, jakbym miała trąd na czole. No ale dobra, nie zrażajmy się. Chociaż jest to ciężkie, przyznam szczerze. Używamy teraz tego pudru z Afektu i w ogóle swoją drogą kupiłam też na Beauty Forum pędzle z Ibry. Pierwsze, które w ogóle chyba mam, jakiekolwiek. Tylko chyba miałam takie płaskie pędzelki. Słuchajcie, ja jestem w ogóle tak pozytywnie zaskoczona cenami tych pędzli, bo one w dotyku, no to jest słuchajcie, no mgiełka. To jest mgiełka dosłownie. A te pędzle kosztowały tak, już Wam mówię, Wam tutaj ściągę. I tak, przykładowo ten duży pędzel, który ma numerek 09, on kosztował, słuchajcie, 16 zł, ogarniacie to? I tak samo te jeszcze inne pędzle, na przykład ten taki, który moim zdaniem będzie pięknie służył do rozświetlacza. Zobaczcie, ma taką piękną pacynkę. I ten z kolei ma numerek 06, będzie, i on kosztuje, słuchajcie, 14 zł. 14 zł. Także jestem w lekkim szoku, ale jeszcze pokażę Wam te pędzle przy okazji nakładania innych produktów, ale teraz skupmy się na tym pędzlu i na tym pudrze. Dobra, słuchajcie, moczę w nim mój pędzel, no i spróbuję go nałożyć tutaj, na tę stronę mojej twarzy. No powiem Wam, że już mi się podoba to, co widzę, bo tak jakby widzę takie ładne wygładzenie tej skóry, plus dodatkowo no, to jest ten taki ładny, satynowy glow i to słuchajcie, on jest tak mało widoczny na skórze de facto, że ja aż bym tak jakby nie bała się nim przejechać skóry, która jest już zagruntowana innym matującym pudrem. No muszę Wam powiedzieć, że wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Swoją drogą pędzel, rewelacja, naprawdę no jest taki po prostu puszuś. No, puder naprawdę mi się podoba, póki co. Kolejnym produktem z rodzinki jest bronzer, który nazywa się z kolei Glamour Pressed Bronzer. Ja mam, słuchajcie, go w odcieniu Brazil. Z tego, co jeszcze kojarzę, był jeszcze inny odcień, który z kolei był bardziej zimny, z tego, co pamiętam. Tak, ten mi się wydawał taki idealnie w punkcie, ale nie wiem, czemu on tu ma jakieś takie wycieruchy u góry. Tak jakby już ktoś coś na nim kładł, płaskiego, typu folijka i taru. Nie podoba mi się to. A swoją drogą, słuchajcie, ja za te wszystkie produkty zapłaciłam po 69 zł za każdy. Z tego, co sobie porównywałam w sieci, to trochę jest... Trochę to było dość dużo, natomiast była promocja 2 w cenie... Nie, 3 w cenie 2, 2 w cenie 3, ale promocję wymyśliłam po prostu... Mua! No także było 3 w cenie 2 i słuchajcie... on pachnie kokosem. Dobra. Moczę w nim w takim razie mój pędzel. O, trochę się nabiera tego produktu, ale chyba bez przesady i dobrze. Sprawdźmy w takim razie, co ten gagatek będzie robił na mojej skórze. I słuchajcie, mi się wydaje, że w ogóle ten kolor tego bronzera jest naprawdę przepiękny, bo on jest takim idealnym, uniwersalnym odcieniem. Pięknie nakłada się na skórę i słuchajcie, tak ładnie błyszczy. Jeszcze tak jakby ja tutaj wcześniej na tę stronę nakładałam ten puder rozświetlający, satynowy. No i to kombo daje po prostu taki piękny, opalony, taki leciusieńki policzek. No bardzo mi się to podoba póki co. I no jestem
szczęśliwa, że wziąłam ten odcień, bo jednak chłodniejszy chyba by nie do końca, znaczy też by przypasował, ale jakoś tak wolę w miarę takie neutralne te bronzery. Może na podglądzie wygląda, że on troszeczkę idzie bardziej w taką ciepłą stronę, ale moim zdaniem no i jednak zakwalifikowałabym go jako neutralny bronzer. No i szczerze, Jezu, wygląda pięknie. No, Karolina Matraszek i Daniel Sobieśniewski jednak wiedzą, co robią, słuchajcie. Naprawdę. I to widać. Dobra, i przechodzimy w takim razie teraz do różu, który z kolei nazywa się, bo gdzie on jest? Charming Cheeks Blush. I ja mam go w odcieniu Always on Rouge. Szczerze mówiąc, nawet nie widziałam innego odcienia, bo gdzieś tam się zapodział, a ten już mnie usatysfakcjonował i wzięłam ten. I ten tak samo ma, kurczę, jakieś takie wycie ruchy. Nie wiem, o co to chodzi. Mam nadzieję, że nigdy nie testował, bo będę zła. I tak, patrząc na niego, jeszcze tak samo, no ten... Nie no, naprawdę, konsystencja tych produktów to jest jakiś kosmos. I mówię to Wam ja, Manchisa, Ewa. Dobra, i zobaczmy w takim razie ten kolejny pędzel, który wziąłam z Ibry, który jest tak fajnie ścięty i dlatego mi się spodobał. Wydaje mi się, że on może być dobry, wiecie, na przykład do pudrowania okolicy pod oczami, albo właśnie takiego lekkiego smyrania policzków różem, albo nawet rozświetlaczem. I on ma odcinek. Boże, ja już jestem spaczona przez te seriale wszystkie, 07. I on właśnie kosztuje 16 zł. Także zobaczmy, jak on się tutaj będzie sprawdzał w pracy z tym różykiem. No dobra. Tu mamy intensywną sytuację. Więc nakładam go tak bardzo, bardzo spokojnie. No, ma ładny kolor. Jas. I widzę, słuchajcie, że się tak pięknie błyszczy, tak jakby ta skóra. Widzicie to? Ten taki glow. Bardzo mi się to podoba. No na razie bronzer i róż, słuchajcie, me like it. Oczywiście nie byłabym samogłem, nie potraktowała trochę mojego nohala, któregoś tak uwielbiam, jak troszeczkę tego róż na tym nosie się znajduje. No i powiem Wam, że bardzo ładnie wygląda ten róż. Bardzo ładnie. To się jeszcze idealnie tak wpasowało dzisiaj w kolorystykę tego make-upu, także cieszę się, że poprawiłeś mi humor między innymi. Dobra, i lecimy w takim razie do ostatniego produktu, którym jest rozświetlacz, a on nazywa się Shimmer Pressed Highlighter. Ja mam go w odcieniu Las Vegas. Też były dwa odcienie. Ja wybrałam, słuchajcie, ten ciemniejszy. Jeszcze był dostępny jaśniejszy, który padał troszkę w takie za bardzo różowe tony, jak dla mnie. Także ja stwierdziłam, że jednak wezmę sobie ten, który troszeczkę idzie bardziej w złoto. No to otłoczenie jest piękne, taka muszla. Kocham wszystkie syrenie i morskie klimaty, także... I feel it. Dobra. I zobaczmy sobie, jak on będzie wyglądał na słoczyku. Yes. Tym bardziej. Chociaż tutaj od razu mówię, że pewnie osoby, które mają troszeczkę jaśniejszą karnację, mogą tutaj mieć problem z nałożeniem tego produktu, bo on chyba może troszeczkę przyciemniać. No i dobrze. Zobaczmy, jak on tu się nałożył. Nawet nieźle. I... jadę z tym koksem. No, kolorystycznie muszę Wam powiedzieć, że ja wolę troszeczkę jaśniejsze rozświetlacze. On będzie dla mnie dobry, jak wrócę z wakacji. I muszę Wam powiedzieć, że to jest taki glow, który no, wygląda minimalnie jak mokra skóra. Jeszcze sobie zobaczę w innym świetle. Ma mnóstwo takich drobinek, które się świecą i tworzą taką taflę na skórze. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że mógłby wyglądać minimalnie bardziej mokro na skórze. Bo tak jakby on ma to mokre wykończenie, no właśnie przez to, że mam po prostu tyle tych drobin, ale jednak moim zdaniem gdzieś tam jest taki schodnikowy vibe tutaj u niego. I z tego co widzę, chyba też daje taką podstawę kolorystyczną i troszeczkę daje cień. No, tak mi się wydaje. Zobaczcie, tutaj mi się wydaje, że na mojej dłoni to dobrze widać. O, to jest ten moment. Tak jest. Ale super, ale piękny błysk. A nagle tutaj jest, ojejku, jest już trochę ciemno. I słuchajcie, co ciekawe, byłam przed sekundką w łazience i spojrzałam na siebie w świetle dziennym i mam wrażenie, że ten rozświetlacz wygląda o niebo lepiej w takim zwykłym świetle niż w świetle studyjnym. Także on tam tworzy taką taflę i naprawdę wygląda pięknie, a tutaj wygląda trochę sucho i to samo, słuchajcie, ma się tych cieni błyszczących na moich powiekach, które też w zwykłym świetle dziennym wyglądają naprawdę fajnie, a tutaj mam takie mieszane uczucia, także
Weird. Jak widzicie, w międzyczasie machnęłam sobie jeszcze brwi i w tym momencie powracamy do paletki. I słuchajcie, tutaj znowu będę najpierw używała odcienia Amethyst. No i tutaj, słuchajcie, cienie przyczepiały się bardzo przyjemnie. I teraz będę sięgać po kolejny odcień, a mianowicie ten, który krzyczy do mnie od samego początku. A jest to, słuchajcie, ten taki niepozorny, szary odcień, który trochę wpada w takie fioletowe tony. I on ma nazwę Orchid Haze. Orchid Haze. I użyję do tego, żeby go nałożyć, pędzelka właśnie z Ibry 03, który z kolei kosztował mnie 9 zł. Zobaczmy, jak tutaj ten produkt będzie się nakładał u mnie na powiekę. No, kolorek muszę powiedzieć, że jest piękny. Przynajmniej mi się strasznie podoba. Pigmentacja też jest spoko. Tutaj mam wrażenie, że te kolory o dziwo się ze sobą jakoś łączą. I to tak od razu. Może po prostu mają podobną tonację. Także ten wypada moim zdaniem bardzo sympatycznie. Tutaj jeszcze w sam koniec nałożyłam ten odcień Banana Shake i powiem wam, że ten cień mi się niesamowicie podoba. Pomimo, że nie jest to nic odkrywczego, jeżeli chodzi o kolor, natomiast no jakoś tak fajnie się nakłada na powiekę. I tutaj, słuchajcie, w ramach, można powiedzieć, rozświetlenia w moim wewnętrznym kąciku użyję jeszcze tego odcienia Aura albo z angielskiego Aura. O, no właśnie. No właśnie. I tutaj ten cień sprawdza się pięknie. I to jest ten drugi właśnie taki drobinowy odcień, który tutaj od razu sobie przeznaczyłam w to miejsce już na samym początku. To ja powiem wam, że kolejne odcienie jakoś mnie też nie do końca skusiły. Coś tutaj mam wrażenie, że z ich jakoś, no nie wiem, formułą nie do końca jest tak. A tu jest spoko. I ostatni już produkt, a mianowicie pomadka, która nazywa się Ultra Sensual Liquid Lipstick. I słuchajcie, ja mam ją w odcieniu Ask for Nude. Ona kosztowała, przynajmniej ja nie wiem, ile mnie kosztowała, bo znowu to była ta promocja 3 w cenie 2, ale teraz weszłam na stronę internetową drogerii internetowej, to ona kosztuje 59 zł, także trochę to jest. Ja widziałam chyba 4 kolorki w tej kolekcji, powiem wam, że wszystkie były piękne, takie nudziakowe, naprawdę coś pięknego, a ja wziąłam sobie taki odcień, który był nudziakiem, ale raczej z tych jaśniejszych i wydawał mi się ciekawym kolorkiem. Także słuchajcie, zaczynajmy. I on tutaj idealnie mi się wpasowuje w mój dzisiejszy outfit. Ta konsystencja jest taka bardzo kremowa, ale wydaje się być cienka. Wydaje mi się, że fajnie pokrywa usta. No i na razie wygląda mega ładnie. Dobra, pozwólcie, że je skończę. Okej, słuchajcie, usta wyrysowane i powiem wam, że bardzo łatwo to się wydarzyło. Uważam, że ta pomadka jest naprawdę bardzo komfortowa na ustach i bardzo, bardzo ładnie wygląda. Usta są takie wygładzone, ten kolor jest taki bardzo jednolity. No póki co, jak dla mnie, naprawdę spoko. Także słuchajcie, przechodzimy do podsumowania. Tak, ostatnio mam wrażenie, że ktoś tu ma parcie na szkło. Jak już przyszedłeś, to po raz drugi. Pokaż się, widzą. Maciuś, zobacz. Zobacz. You're right. Podsumowanie jak zwykle rozpocznę chronologicznie, a mianowicie od palety Treasures z Affectu. No i czy to są takie Treasures? No to ja bym nie powiedziała niestety. Słuchajcie, ta paleta kosztuje 149 zł, a powiem wam, że miałam z nią naprawdę sporo problemów. I tak jak kolorystyka jest boska, to co mówiłam na samym początku, to tutaj niestety spotkałam się z rozczarowaniem jednym za drugim, naprawdę. I mówiąc tutaj o matach, no to mam wrażenie, że pomimo, że one same ze sobą tak jakby blendują się dobrze, jeżeli jest jeden cień, to dodanie dodatkowego cienia, żeby sprawić jakby, że one się ładnie ze sobą połączą i ładnie się wyblendują, naprawdę, słuchajcie, trzeba trochę czasu na to. I tak jakby one są teoretycznie kremowe w dotyku, ale tak jakby zarazem suche, co jest mega dziwną, dziwną konsystencją. I słuchajcie, one się totalnie odklejają w momencie, kiedy próbujemy nałożyć kolejny cień obok nich. Także tutaj da się to dołożyć, no ale jednak trzeba trochę się napracować. A biorąc pod uwagę cenę tej palety, no to takie rzeczy moim zdaniem nie powinny tutaj mieć miejsca. To powinna być sama przyjemność, to powinno się samo dziać. No a się kompletnie nie dzieje. I nawet już po tym, jak nakładałam niektóre cienie, to wytracał się pigment, robiły się dziury. No słuchajcie, tak, takiego makijażu z takimi dziurami, jak ja miałam stworzony tutaj po tej palecie,
to muszę wam powiedzieć, że ja dawno czegoś takiego nie miałam. Naprawdę, także po prostu czułam się tak, jakbym nie potrafiła malować dosłownie. Natomiast jeżeli chodzi o błyski, to dla mnie ten cień w ogóle tak jakby ma za mocny ciężar, tak jakby sam w sobie. Nie wiem, jak on może wyglądać na powiece, na mojej nie chcę tego sprawdzać, bo to by po prostu była moim zdaniem katastrofa, u mnie to by dobrze nie wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o błyski, no to zdecydowanie moim zdaniem tutaj te dwa odcienie Aura i Diva wychodzą na prowadzenie. I tak jak tutaj, one w tych światłach studyjnych wyglądają troszeczkę sucho, nie wiem dlaczego, ale tak jest, to słuchajcie, jak spojrzałam na nie w świetle dziennym, no to one się jednak trochę obroniły, także tutaj trochę im zwracam honor, są bardzo ładnie zmielone, tak bardzo drobniutko, nie obciążają powieki, ale słuchajcie, też wydaje mi się, że mogło tu być więcej błysku, także no mam wrażenie, że czegoś tu mocno zabrakło i nie wiem, dlaczego taka sytuacja tutaj się wydarzyła w przypadku tej palety. Słuchajcie, z ciężkim sercem, no niestety widzieliście, jak to wyglądało, no ja myślę, że do tej palety za często to zaglądać nie będę. Co do primera Boost Me Ups SPF 50 z Bielendy, no to muszę wam powiedzieć, że niestety ten produkt mnie rozczarował, a ja byłam tak podjarana próbując ten produkt, jakby to SPF 50 i ten matujący efekt, jakoś po prostu miałam nadzieję, że to będzie, wiecie, taki fajny krem jakby nawilżający z SPF, który da równocześnie taki właśnie lekko zmatowiony efekt. Ale słuchajcie, no muszę wam powiedzieć, że tutaj niestety on strasznie rozjaśnia i ja po tym, jak go nałożyłam na twarz, wyglądałam jak duch, dosłownie i czułam się po prostu fatalnie. On, tu jest powiedziane, że on może być nakładany solo, bez podkładu. No nie sądzę. No chyba, że ktoś naprawdę ma trupio bladą skórę, ale no i tak to będzie jeszcze go rozjaśniało. Także no wydaje mi się, że tutaj akurat z tym nie do końca to wygląda. Poza tym on troszeczkę się, słuchajcie, rolował niestety w połączeniu z moim na przykład kremem pod oczy. Także no to była taka sytuacja nieciekawa. Miałam wrażenie, że się nie wtopił w moją skórę, tylko trochę na niej leżał. No niestety dla mnie nietrafiony produkt. I miałam też wrażenie, że on mi trochę schrzanił wygląd tego podkładu, który nałożyłam później, bo po prostu on wyglądał tak jakby trochę, jakby miał takie suche wykończenie, a moim zdaniem to jest właśnie niestety wina tego gagatka, bo jeżeli chodzi o ten sam fluid, no to muszę powiedzieć, że on wygląda ładnie na mojej skórze, fajnie się rozłożył, był taki fajnie, fajnie, jeżeli chodzi o konsystencję, taki, taki nawilżający, ale bez przesady. Ładnie tutaj wyrównał mi koloryt skóry, ale wydaje mi się, że no, jak on jest opisywany jako kryjący produkt, a no moim zdaniem to krycie jest takie naprawdę lekkie, także tutaj bym za bardzo się jakoś do tego uczucia krycia nie przywiązywała. Bardzo oksyduje, w sensie bardzo, o 2 tony, także też miejcie to na uwadze. I niestety on, słuchajcie, w połączeniu z tym, no z tym, z tą bazą, no wyglądał tak przyciężkawo, a potem jak nałożyłam na niego puder, no to tam się naprawdę zrobiła, słuchajcie, taka Sahara. Pomimo tego, że czułam nawilżenie na skórze, widziałam, że ona jest nawilżona, te jakby suche skórki były tak wywalone na wierzch, no, że po prostu dawno, słuchajcie, ja nie widziałam takiego efektu. A ja naprawdę tych skórek wcześniej nie widziałam u siebie. Tak jakby one naprawdę były niewidoczne, także musicie mi z tym, zaufać. Natomiast no, ten fluid póki co określam jako taki fajny produkt. Zobaczymy, jak będzie jeszcze po teście trwałości. Jeżeli chodzi o puder pracowany Charming Glow, to muszę wam powiedzieć, że no mi bardzo ten produkt przypadł do gustu i naprawdę ten aksamit po prostu, no to no pięknie wygląda ten puder i ma takie cudowne satynowe wykończenie, jest tak delikatny i tak leciutki na skórze, pięknie sprawił, że tutaj boki twarzy mi się świeciły. Ja też omiotłam nim twarz już po tym, jak przypudrowałam moją całą twarz pudrem matującym i też dał taki fajny efekt takiego lekkiego rozświetlenia na skórze, także ja ten produkt oceniam zdecydowanie na plus. I od razu podsumuję, słuchajcie, bronzer, który nazywa się z kolei Glamour Pressed Bronzer. Ja mam odcień Brazil, ten bronzer tak samo. Słuchajcie, to jest aksamit. On jest tak kremowy, no po prostu cudowny pod palcami. Przepięknie rozkładał się na skórze, dał cudowny efekt moim zdaniem takiej lekko rozświetlonej skóry, takiej, no takiej, można powiedzieć, takiej nawilżonej od środka. Naprawdę mi się podobało, jak wyglądał i w chwilę po prostu sprawił, że ten taki makijaż, który nie do końca jakoś tam mi przypadł do gustu, wyglądał tak, że już byłam szczęśliwa, także no myślę, że to jest najlepsza rekomendacja, a ten kolorek Brazil no jest takim idealnym odcieniem, moim zdaniem neutralnym, lekko idącym, może troszeczkę bardziej w cieplejszy kolor, ale myślę, że
ale myślę, że nadal uniwersalnym, także bardzo Wam polecam ten produkt, jeżeli szukacie czegoś fajnego na lato. I dodatkowo jeszcze róż, który z kolei mam w odcieniu Always On Rouge, on się nazywa Charming Cheeks. No i tak samo, konsystencja cudowna, przepiękny kolor i rozświetlenie. No naprawdę byłam też bardzo zadowolona z tego, jak on się prezentował u mnie na policzkach. On ma w sobie taki lekki błysk, co możecie zresztą zauważyć, no co po prostu na policzkach wygląda idealnie i to jest tak samo, moim zdaniem taki piękny, piękny produkt na wiosnę i lato, gdzie tak jakby ta skóra, trochę dążymy do tego, żeby ta skóra miała taki inner glow w sobie i on dokładnie taki efekt zapewnia. Także no tutaj naprawdę też fajny produkcik. I jeszcze ostatnim produktem z całej tej tutaj rodzinki jest rozświetlacz, nazywa się Shimmer Pressed Highlighter. Ja mam go w odcieniu Las Vegas. No już nie mówiąc o samych opakowaniach w ogóle tych wszystkich produktów, no to tutaj te tłoczenia i w ogóle to, jak on wyglądał w środku, no po prostu cudo. I ten produkt, słuchajcie, tylko chciałabym Wam powiedzieć, że on daje troszeczkę taką podstawę kolorystyczną, więc osoby, które mają trochę jaśniejszą cerę, no myślę, że tutaj muszą trochę uważać. I on, słuchajcie, ja na początku tak nie do końca byłam przekonana, bo wydawało mi się, że on wygląda trochę suchawo i rzeczywiście w moim świetle studyjnym tak jakby trochę daje taki efekt, natomiast w świetle dziennym moim zdaniem wyglądał naprawdę pięknie. Taka idealna tafla takiej mokrej skóry. Także bardzo mi się podobał, jak wyglądał. Trochę wolałabym, żeby był jaśniejszy, no ale jakby sama wybrałam ten odcień, także myślę, że ten produkt też Wam mogę spokojnie polecić. I ostatni już produkt, a mianowicie pomadka z serii Affect i Pro Makeup Academy. No moim zdaniem kolor boski, tak jakby stworzony pod mój outfit, także tym bardziej mnie to cieszy. Moim zdaniem na ustach wygląda pięknie, bo to jest tak jakby mat, ale to nie jest mat, który tak jakby jest taki, wiecie, przytłaczający i taki zbyt matowy. On ma jednak cały czas połysk w sobie. Zaraz zobaczę, czy on w ogóle zastygł. Troszeczkę coś tam się odbiło, ale bez przesady. Raczej się tak bardziej wbił w usta i w nie wżarł. Natomiast muszę powiedzieć, że jest naprawdę mega komfortowy na ustach. Ten odcień Ask for Nude moim zdaniem jest pięknioszkiem i póki co naprawdę mi się podoba. Zobaczymy, jak się utrzyma. I słuchajcie, w tym momencie mamy godzinę 15:51, rozpoczynamy test trwałości. No i zobaczymy, jak te wszystkie produkty utrzymają się na mojej skórze. Jest godzina 21:50 i wracam do Was z podsumowaniem. I tak, słuchajcie, patrząc w tym momencie na moją twarz, muszę stwierdzić, że naprawdę bardzo mało się wyświeciłam. I to jest być może właśnie teraz jakby zasługa bazy, pomimo że no póki co na początku nie do końca to wyglądało, ale muszę Wam powiedzieć, że teraz moja skóra wygląda dobrze, tak jakby w tym momencie, kiedy moje sebum jakoś tak zakryło te suche skórki. Także w tym momencie chciałabym usunąć nadmiar sebum, no i zobaczyć, co się kryje pod spodem. Nadmiar sebum zdjęty i niestety teraz znowu pokazały się takie zasuszone miejsca, suche skórki, no i tak jakby no nie do końca to dobrze razem wygląda niestety. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o cienie, no to muszę tutaj przyznać, że one są dosłownie w formie nienaruszone. Wyglądają dokładnie tak samo, jak je zostawiłam. I te błyski, no można powiedzieć, że w ogóle nigdzie nie powchodziły w moje załamania. Także za to plus. I też od razu chcę powiedzieć, że te drobinki wyglądały naprawdę ładnie w świetle dziennym. Także tutaj muszę przeprosić tę paletkę za to, że ją aż tak zrugałam, jeżeli chodzi nawet o błyski, jednak one wypadły naprawdę nieźle. I tak, co do reszty, bronzer, róż, rozświetlacz wygląda identycznie i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, a mianowicie pomadka. Jestem w szoku, że ona się w ogóle utrzyma jakkolwiek na moich ustach i moim zdaniem nawet nieźle wygląda teraz, w tym momencie. Słuchajcie, to jakiego ja tłustego kepsa wsunęłam dzisiaj, to myślałam, że naprawdę nic sobie nie da rady z tym kebabem, żadna pomadka. Nawet jakiś makijaż permanentny, myślę, że mógłby sobie nie poradzić, a ona dała radę, także za to ogromny, ogromny plus, też była bardzo komfortowa na ustach, także tak, propsuję, propsuję. Dobra, słuchajcie, i chyba to by było na tyle dzisiaj, także mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu, jeżeli tak, to zostawcie proszę kciuka do góry, albo dajcie mi suba, będzie mi mega miło i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaki!